Punkt specjalny, wydanie programu Telewizji Republika. Katarzyna Głyska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś oczywiście będziemy przede wszystkim rozmawiać o bezpieczeństwie, bezpieczeństwie na Ukrainie, ale również bezpieczeństwie naszej części Europy. Czekamy na informacje ze strony rządu. Wiemy o tym, że na wniosek premiera i prezydenta zostało zwołane specjalne posiedzenie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w związku z bezpieczeństwem Polski. Dodatkowo premier w trybie pilnym zwołał Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego właśnie. Rzecznik rządu, pan minister Piotr Miller, apeluje o to, by czekać na oficjalne komunikaty, nie w tej chwili nie sugerować się i nie powielać informacji, które zwyczajnie mogą być nieprawdziwe. Wiemy natomiast, że dzisiaj Federacja Rosyjska przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Ukrainę. Miliony ludzi, bo to zdaje się, że już taka jest skala w tej chwili, no, zostały odcięte od prądu. Z nami jest pan dr Jan Matkowski, wykładowca akademicki ze Lwowa. Witam bardzo serdecznie, panie doktorze, dobry wieczór. Widzów Telewizji Republiki. Halo, halo, słyszymy się, panie doktorze? Tak. Katarzyna Głyska z tej strony. Witam bardzo serdecznie, panie doktorze. Pan doktor Jan Matkowski, wykładowca akademicki. Witam serdecznie raz jeszcze. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słyszymy się. Panie doktorze, proszę powiedzieć, jak wygląda w tej chwili sytuacja na Ukrainie? Zdaje się, że ponad 100 rakiet zostało wystrzelonych w kierunku Ukrainy. Proszę powiedzieć, jakie pan ma informacje na ten temat? Jak to wygląda? Ponad 100 rakiet rzeczywiście zostało wystrzelono w strukturę energetyczną i strukturę krytyczną. Oczywiście mówimy o strukturze, która znajduje się w miastach i możemy śmiało mówić, że została wystrzelona po ludności cywilnej. Według oficjalnych doniesień w Lwowie dwie rakiety uderzyły w strukturę energetyczną, w instalacje energetyczne. Według moich danych tych trafień było więcej, ale no, nie będziemy zakłócać przestrzeń informacyjną, bo obecnie w Lwowie nie ma prądu w ponad 80% mieszkańców, nie ma wody, nie ma ogrzewania miejskiego, wszystko zostało wyłączone, nie ma również połączenia albo jest bardzo słabe połączenia komórkowe i bardzo jest słaby internet. Jeżeli mówimy tutaj o obwodzie lwowskim, bo to jest obwód przygraniczny i nas to interesuje, to połowa obwodu, czyli ludność wiejska, też jest pozbawiona prądu. Prądu nie ma w Kijowie, prądu nie ma w Charkowie. Ponad 90%. Panie doktorze, ja przepraszam bardzo. Za chwilę powrócimy do rozmowy. Państwo widzą na ekranie zdjęcie, które zostało no, najprawdopodobniej wykonane w miejscowości Przewodów. To jest powiat chrubieszowski, województwo lubelskie. To jest... No, terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Tutaj doszło do jakichś wybuchów. Ta sprawa jest w tej chwili wyjaśniana. Ja dziękuję bardzo za to zdjęcie. Przejdźmy już teraz do rozmowy z panem doktorem Janem Matkowskim. Panie doktorze, no właśnie, no bo te informacje są takie, że kilka milionów mieszkańców Ukrainy jest w tej chwili w zasadzie odciętych od świata. Ja bym powiedział ponad 10 milionów, albo nawet około 20 milionów, bo tylko wyłącznie obwód lwowski z miastem Lwowem to jest ponad 2 miliony. 90% Tarnopolszczyzny jest odcięto od prądu, a poza tym tak duże miasta jak Kijów przed wojną liczył 4 miliony. Więc to są dziesiątki milionów w chwili obecnej. Żytomierz również jest odcięty od prądu. Władze ukraińskie sugerują, że do rana naprawią tą sytuację, ale w chwili obecnej sytuacja wygląda dość tragicznie. Optymizmu dodają oświadczenia władz i optymizmu tylko wyłącznie, jeżeli tak można mówić, dodaje, że to nie ma tam kilka godzin tego prądu. Natomiast czy poradzą sobie władze, no to zobaczymy na pewno jutro rano. Wiemy, że władze lokalne i samorządowe bardzo sprytnie i precyzyjnie pracują w tym kierunku. Też wiem, że kupywali różnorodny remanent i sprzęt dlatego, żeby to naprawić, ale jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, to zobaczymy jutro rano. Na razie ta sytuacja jest dramatyczna i tragiczna.
Ja rozumiem, że przez to, że w tak ogromnej części Ukrainy nie ma prądu, no to też przekaz informacji z tego, co dzieje się i co się wydarzyło dokładnie na Ukrainie, rozumiem, że też jest ograniczony. Proszę powiedzieć, czy we Lwowie, czy pan to wie, czy były jakieś ofiary śmiertelne, czy po prostu Rosjanie jednak no, koncentrują się na infrastrukturze, która zapewnia przede wszystkim energię elektryczną i ofiar we Lwowie nie było. Na Ukrainie jest przyjęta zasada, żeby powtarzać to, co mówi władza i żeby nie siać panikę. Wiem z własnego doświadczenia i tak między nami, jeżeli możemy powiedzieć na antenie, że nieraz to się różni. Oficjalnie mer, czyli prezydent Lwowa Sadowy oświadczył, że jedna osoba została zraniona, ale wciąż są ustalenia co do stanu rzeczy. Natomiast nie ma żadnych informacji, że uderzenia trafiły w bloki czy wieżowce mieszkalne i te ofiary są liczne. Prawdopodobnie wierzymy oficjalnym władzom i tutaj straty ludzkie są minimalne, albo ich wcale nie ma. Natomiast jest poważnie uszkodzona energetyka Lwowa i te punkty związane z przekazem prądu. Panie doktorze, a proszę powiedzieć, jak pan interpretuje ten dzisiejszy atak? Bo przecież on następuje po bardzo dużym sukcesie Ukrainy. Chodzi oczywiście o wypchnięcie Rosjan z Chersonia, przejęciu tego jedynego, Rosjanom udało się zdobyć miasta obwodowego. Był tam pan prezydent Zełenski. No, zdjęcia i filmy z wkraczania armii ukraińskiej do Chersonia, no obiegły świat, można powiedzieć. Czy pana zdaniem to jest zemsta za Cherson i ewentualnie też reakcja na głosowanie w ONZ? Przypomnijmy, ONZ przegłosował rezolucję, która, no można powiedzieć, daje szansę na rozpoczęcie budowania mechanizmu wypłaty żądania od Rosji reparacji na rzecz Ukrainy. Czy mamy do czynienia z czymś w ogóle zupełnie innym? Panie redaktor, bez wątpienia wydarzenia w Chersoniu to jest ogromny sukces armii ukraińskiej, ale mam swoje zdanie, że jednak to jest sukces Federacji Rosyjskiej i Armii Rosyjskiej. Ponad 20 tysięcy żołnierzy Federacji Rosyjskiej odciętych od normalnych dostał. Przypomnijmy, że ich trzeba czymś nakarmić. Stali się po prostu obiektem wyniszczenia armii ukraińskiej. Kilkakrotnie myśmy rozmawiali o tym, że stanowisko w okolicach Chersonia armii ukraińskiej było bardzo dziwne. I już dawno mówiono o tym, że Ukraińcy są zdolni do szybkiego zdobycia tego Chersonia, ale prawdopodobnie sytuacja z Chersoniem decydowała się na forum międzynarodowym. Być może, nie wiemy, tutaj zastrzegam, nie mamy żadnych przecieków, żadnej informacji, że tam były negocjacje, że był spisek. Prawdopodobnie, że tam w tym czasie Federacja Rosyjska ostro szantażowała Zachód o użyciu broni jądrowej, bo co rusz pojawiał się symbol tej broni jądrowej w wypowiedziach polityków zachodnich, którzy zwracali się do Federacji Rosyjskiej z ostrzeżeniem do Putina, żeby nie używać. Czy chodziło o to, że oni wiedząc, czyli Kreml wiedząc, że te 20 tysięcy w okolicach Chersonia skazane na zagłady, szantażowali, żeby wypuścić, nie wiemy. Ale w każdym bądź razie ja uważam, że to jest jednak sukces armii rosyjskiej i ona, i też oni to przedstawiają w Rosji, propaganda, że jednak działania armii to nie była ucieczka, było ocalenie tych żołnierzy, którzy nie mieli już tam broni wystarczająco. Były kłopoty z logistyką, z jedzeniem, nawet z wodą pitną, bo te regiony nie są bogate na wodę pitną. I tutaj jednak Federacja, Rosja i Putin jednak wykonali manewr, że ewakuowali ich stamtąd. Natomiast jeżeli mówimy o dzisiejszym ostrzale, to jest wyraźnie pokazanie Zachodowi i państwom, które wspierają Ukrainę, że Rosja się nie cofnie. Oni specjalnie to zrobili w dzień spotkania grupy G19, jak to się teraz mówi, nie 20, bo Rosja tam była obecna minimalnie.
specjalnie to zrobili, żeby pokazać, że jednak oni stoją na swoim, realizują ten plan. Przecież oni doskonale widzieli, jakie będą skutki tego spotkania i wywiad rosyjski nadal jest bardzo aktywny na Zachodzie. Oni przewidywali, że będą podjęte te, a nie inne decyzje. W związku z tym nawet były głosy, że Putin może uczestniczyć, ale potem jak oni się zorientowali, co tam będzie się działo, to wysłali tam Ławrowa. Nie jest to zemsta za Chersoń. To jest demonstracja siły przed państwami natowskimi, przed państwami Zachodu i wszystkimi, kto wspiera Ukraińców w tej wojnie, że jednak oni wojnę kontynuują, nie ma żadnego wyciszania sytuacji, nie ma cofania się w ich planach. Oni przecież za długo przed Chersoniem zwozili te rakiety i Ukraińcy przewidywali, że prawdopodobnie w dzień spotkania grupy G20 dojdzie do zmasowanego ataku, żeby zademonstrować swoją pozycję. Bardzo dziękuję. Pan doktor Jan Matkowski, wykładowca akademicki z Lwowa. Dzisiaj pewno jeszcze z panem doktorem się usłyszymy. Bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze. Serdecznie pozdrawiam. Szanowni państwo, my czekamy oczywiście cały czas na oficjalny komunikat władz Rzeczpospolitej Polskiej dotyczący zdarzenia, do którego doszło już na terytorium naszego kraju w powiecie Chrubieszowskim. Państwo przed chwilą widzieli te zdjęcia po wybuchu w miejscowości Przewodów. Trzymamy rękę na pulsie. Wracamy dosłownie za chwilę. Politycy będą gośćmi Telewizji Republika.